Pomnożmy minus 4x2 razy całe wyrażenie 3x2 plus 25x minus 7. Jeśli mnożymy coś przez całe wyrażenie, to korzystamy z własności rozdzielności mnożenia, mnożąc każdy wyraz tego wyrażenia przez minus 4x2. A zatem będziemy musieli pomnożyć każdy wyraz tego wyrażenia przez minus 4x2. Zacznijmy więc od minus 4x2 razy 3x2. Zapiszmy to minus 4x kwadrat razy 3x kwadrat, a do tego dodajemy minus 4x kwadrat razy 25x razy 25x, a do tego dodajemy minus 4x kwadrat razy minus 7 razy minus 7. Uprośćmy to trochę. Możemy oczywiście zmienić kolejność. Mnożymy minus 4x kwadrat razy 3x kwadrat. Ja zrobię to krok po kroku, ale w końcu i tak będziecie to wszystko obliczać w pamięci. To jest dokładnie to samo, co minus 4 razy 3 razy x kwadrat razy x kwadrat. Ile to wynosi? Minus 4 razy 3 to minus 12, a x kwadrat razy x kwadrat te same podstawy, interesuje nas ich iloczyn. To będzie x do czwartej. A zatem to tutaj wynosi minus 12x do czwartej. Zajmijmy się teraz tym wyrazem. To jest to samo, co... Oczywiście tutaj mamy plus. Ta część tutaj to dokładnie to samo, co 25. 25 razy minus 4 razy x kwadrat razy x. Pomnożmy najpierw liczby, te ze współczynnikami. 25 razy minus 4 to minus 100, a zatem plus minus 100 lub po prostu minus 100. Później mamy x kwadrat razy x lub x kwadrat razy x do pierwszej. Te same podstawy możemy dodać wykładniki. 2 plus 1 to 3, a zatem to jest minus 100x do trzeciej. Teraz popatrzmy na ten ostatni wyraz. Minus 4x kwadrat. A zatem to będzie plus, to jest ten plus tutaj, mamy, mamy minus 4, możemy to pomnożyć razy minus 7 i później pomnożyć to przez x kwadrat. Zmieniam tylko kolejność mnożenia. Zatem minus 4 razy minus 7 to plus 28 plus 28. I teraz pomnożę to przez x kwadrat razy x kwadrat. Nie możemy już tego bardziej uprościć, ponieważ nie mamy tu żadnych wyrazów podobnych. Mamy tutaj x podniesione do różnych potęg, więc to już koniec.